miejscowych z dzielnicy fabrycznej naszego miasta. Znajdujemy się na Alei Młodości. Rozmawiam z kierownikiem rewiru dzielnicowych Komisariatu Policji w Kraśniku, aspirantem Andrzejem Momotem. Proszę mi pokrótce scharakteryzować dzielnicę fabryczną oraz swój rewir. Dzień dobry. Rewir dzielnicowych z siedzibą w Komisariacie Policji przy ulicy Kwiatkowskiego 8 obsługuje dzielnicę fabryczną Kraśnika. Dzielnica ta obejmuje cztery... Występujące na podległym terenie są wymuszenia pieniędzy od uczniów, które odbywają się w okolicach przystanku PKS na ulicy Kraśnickiego i przystanku MPK na ulicy Mickiewicza oraz ogólnie kradzieże z włamaniem do samochodów. Interesantów przyjmuję w Komisariacie Policji oraz w każdy piątek w godzinach 18:20 w punkcie konsultacyjnym Promyk na ulicy Grunwaldzkiej 4. Sierżant sztabowy Karol Gajewski obsługuje rejon służbowy, którego granicami są ulice Wyszyńskiego, Graniczna, Krasińskiego i Północna. Głównymi zagrożeniami, które występują na tym terenie, są włamania do mieszkań przy ulicach Księdza Zielińskiego i Pogodna oraz zakłócenia spokoju i porządku publicznego w rejonie Placu Solskiego. Interesantów przyjmuje w Komisariacie Policji w Kraśniku, a także w każdy poniedziałek w godzinach 18:20 w punkcie konsultacyjnym Promyk przy ulicy Grunwaldzkiej 4. W trakcie minionego tygodnia, w dniach od 7 do 14 lutego, Kraśnicka Policja